Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już odcinku Rozmowy ze Światami. Dzisiaj nieco inaczej, to znaczy zupełnie ktoś inny, nie polityka, nie święci, a po prostu Jan Kobuszewski, znany, już legendarny aktor, komediowy, właściwie to we wszystko, w co się wcielał, wcielał się genialnie. Znamy go z ról teatralnych, ale także i filmowych. Nie tak dawno wydaje nam się, że odszedł, że jeszcze nie tak dawno grał, a jednak już jakiś czas mija. Jeżeli Państwu podoba się to, co robimy, proszę lajka, suba, udostępniajmy, podbijajmy i co tam czujemy. Bo to dzięki Państwu robimy te wszystkie odcinki, bo to Państwo dają nam motywację. A teraz oddajmy głos Panu Janowi, można by powiedzieć, Kobuszewskiemu. Usłyszałem, będę mówił powoli, spokojnie i z powagą. Ponieważ tylko w taki sposób mogę określić i powiedzieć swoją pozycję i swoje położenie, które jest na domiar położeniem niesamowitym, ale jakże wyczekanym albo inaczej wyobrażonym. Można by rzec o różnych innych aspektach mojego położenia. Ale miejsce, w którym się znajduję, jest miejscem dla mnie bardzo dobrym, bo dającym możliwości własnego rozwoju. Kiedy człowiek nie rozwija się sam, kiedy człowiek nie poznaje siebie, nie może uczyć innych i nie może być też dla innych jakimś wzorem. To tak jak w matematyce, która jest to dziedziną bardzo, jakby to powiedzieć, no wyobraźni. Tak, dlaczego? Ponieważ umowną dziedziną, tak? Ponieważ umówiliśmy się, że 2 plus 2 jest 4, a 2 razy 4 jest 8. Ale kiedy jesteśmy pewni, o tym mówimy. Więc kiedy jesteś pewny siebie, rozwijasz siebie, budujesz siebie, możesz potem o tym mówić. Zapewne chcielibyście, bym sięgnął do swojego życia aktorskiego, które było dla mnie takim memento. Memento mori. Katarzis, można by rzec, mojego życia, mojego działania, ale mówię w sensie takim, w słowach, znaczeniu bardzo dobrym. Tak. Jeśli masz pasję i jeśli tą pasję przekazujesz innym, to jesteś człowiekiem spełnionym. Ale przez to, co robisz, pamiętaj, aby budować też siebie. Ponieważ tylko budując siebie, jak powiedziałem, możesz dać innym coś. Ponieważ to na twoim fundamencie, czy na twojej jakby podporze mogą rozumieć życie i to, co ty zrobiłeś. Być aktorem, to dla pokoleń aktorskich ma być jakby obraz mentora. Zobaczcie na tego aktora, jak grał, jak robił, jak działał. Inni się mogą od niego uczyć. Słowo aktor dzisiaj jest bardzo nadszarpnięte, nadwątlone, albo wręcz za bardzo wyidealizowane. Dzisiaj ktoś, kto zagra jakąś małą rulkę, typu, że wisiał ręką na moście, staje się wielkim aktorem. Wielkim w pojęciu jego znaczenia, a jest to rola być może czasem niezauważona. Na dzisiejszych castingach, castingów, tak to się mówi, wielu ludzi dobija się, żeby zagrać jakąś rolę, nie będąc w ogóle aktorami, a więc dobija się o tą rolę, chce grać, no potem gra w jakimś marnym serialu, który tytuł jest najbardziej, że tak powiem, przyciągający, to z tego jest tytuł Szerokie majtki mojej żony, na przykład tytuł, albo Miłość w pokrzywie.
2018 odcinek serialu Błędne koło na moście. I on jest aktorem. On chce się zapisać do tej tuzy, do tej palestry aktorów. Kiedyś, kiedy była restauracja aktorów, przychodzili tam wszyscy znani, Cholubek, wielu innych aktorów. To zwykły człowiek, który otarł się o film, nawet nie chciał tam wejść. Dlaczego? Ponieważ czuł się, że nie pasuje tam. Ale nikt z nas też nie był bufonem, nie robił się bufoniasty, że właśnie jest tam, gdzie przychodzi Marian Kociniak, gdzie przychodził znany przecież i lubiany, choć w swoim życiu kontrowersyjny, ale cóż komu do tego, kapitan Klos, czyli Stanisław Mikulski, choć rzadko się tam pojawiał, ale był. Czy też ten, który zawsze rozbawiał do łez i denerwował do potęgi wytrzymałości, Jan Himinsbach. Ale to była nie to, że inna szkoła, inni ludzie. To był świat aktorów. A dzisiaj aktorki, aktoreczki serialowe, takie sufrażystki. Nie chciałbym nikogo urazić, ale kiedy będą miały 20 lat przegranych, nie przegranych w sensie, że przegrany, albo inaczej zagranych ról, filmów, a nie jednej roli filmowej od 8 czy 10 lat w jakimś jednym serialu Ja Cię Kocham, a Ty Śpisz, to wtedy będziemy rozmawiali. Nie będę rozpisywał się, przepraszam, rozgadywał o moim życiu osobistym. Bo jak każdego dotyczyły wzloty i upadki, wygrałem z chorobą, z rakiem, poszedłem dalej. Musimy zapamiętać jedno, że wyszliśmy stąd i wrócimy tu gdzie jestem. Wyszliśmy od Boga i wracamy do Boga, chociaż zawsze u Niego byliśmy. I możemy mieć do tego różny stosunek. Ale już do bycia, dlatego kończąc cały ten już wywód, chcę powiedzieć, że to nieważne, jak bardzo wczuwasz się w to, co robisz, ale ważne jest, jak bardzo potrafisz to przekazać innym i jak bardzo potrafisz być miły, czuły i kochany. A wierzcie mi, że tutaj surowo trzeba siebie ocenić. Oj, bardzo surowo. Moi kochani, pozdrawiam Was gorąco. Myślcie o mnie dobrze. Ja nie mam źle. Na przestrzeni, czy w przestrzeni, którą stworzył Bóg, jest miejsce dla każdego. Ale lepiej być w tej dobrej przestrzeni, niż w tej, w której trzeba się uczyć siebie, od nowa poznawać i zdrapywać naleciałości, które człowiek sobie wciągnął na siebie. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Chciałoby się powiedzieć do zobaczenia, ale jeszcze jedno, tu też można grać. Tak prawdziwie, szczerze być aktorem. No i wszystko. I pozostawiamy Pana Jana. Was proszę o lajka, suba, podbijanie i udostępniajmy to. Też Was kocham, pełen miłości i szacunku. Zostawiam kolejny odcinek do odsłuchania. Wszystkiego dobrego.